Witajcie wszyscy serdecznie, z tej strony Macintosh i witam was w kolejnym vlogu update'owym w tym roku. I moi drodzy, przeprowadziliście się wraz z Uszatą. Tak jak możecie zauważyć, za mną stoi całe moje dobrodziejstwo. To znaczy, mam wszystkie moje gry rozstawione tak, jak do tej pory mieć chciałem i wreszcie mam przestrzeń do tego, aby móc wam, moi drodzy, przedstawiać te vlogi update'owe. To znaczy, po pierwsze, mam wreszcie biuro, w którym mogę ze spokojem nagrywać tego typu materiały, typu vlog update'owy, typu właśnie jakieś przedstawienia, jakieś pogadanki, takie, że mogę sobie po prostu stanąć w jednym konkretnym miejscu, już ówcześniej przygotowanym, czy też wcześniej przygotowanym i mogę nagrywać bez żadnych przeszkód, moi drodzy. Kolejna sprawa jest taka, mam troszeczkę wytłumione tutaj środowisko, dlatego jeżeli trochę coś będzie nie tak z audio, musicie mi niestety wybaczyć to, ponieważ po raz pierwszy nagrywam w takim zmienionym układzie, że tak powiem, audio, czy też po prostu mam inaczej teraz wszystko ustawione i też inaczej to audio się troszeczkę nagrywa. Niech was jednak to nie martwi, to są sprawy techniczne, z którymi ja obiecuję popracować i obiecuję w jakiś sposób zaradzić tym wszystkim problemom technicznym, jakie będą wychodzić, że tak powiem, w praniu, w trakcie montowania tych filmików itd., itd. Przejdźmy jednak, słuchajcie, do sedna sprawy, czyli do tego vlogu update'owego. Moi drodzy, tak jak wam obiecałem, tak też robię. Zaczynamy od nowa. Tak naprawdę chciałbym troszeczkę pozmieniać na swoim kanale i chciałbym wam przedstawić to, co postanowiłem zmienić. To znaczy, jakie zmiany dokładnie zajdą na kanale. Nie bójcie się, to w jaki sposób uploaduję filmiki nie zmienia się. W dalszym ciągu uploaduję filmiki w tych konkretnych dniach, w których je uploaduję, czasami z jakimiś dodatkowymi rzeczami, na przykład w środy, na przykład w soboty i niedzielę. Jakieś tam, wiecie, dodatki, które nie są związane konkretnie z danymi seriami, które obecnie są na kanale. Jednakże serie, które obecnie znajdują się na kanale, również ulegną zmianie. New Super Mario Bros. U pozostaje. Nie tykam tej serii z tego względu, że to wy ją wybraliście, moi drodzy, i to dopiero w momencie, kiedy ją zakończymy, tak naprawdę wy wybierzecie kolejną serię do rozegrania. W międzyczasie jednak mamy dwie serie tak naprawdę, które są z nami od bardzo, bardzo dawna i w jakiś sposób chciałbym je nie tyle zakończyć, co chciałbym troszeczkę odświeżyć. Chciałbym, aby ten kanał się w dalszym ciągu w jakiś sposób rozwijał, czy to zarówno dzięki mojemu wkładowi, jak i waszemu wkładowi. Dlatego, moi drodzy, podstawowa rzecz. Zacznijmy od The Binding of Isaac, ponieważ The Binding of Isaac jest tutaj serią, która jest z nami najdłużej. Tak jak już kiedyś wspominałem, zarówno grałem w podstawowego The Binding of Isaac, kiedy był jeszcze na tym quasi-flashowym silniku gry. Potem grałem w Wrath of the Lamb, potem następnie przesiedliśmy się na Rebirtha z dodatkiem Afterbirth i z dodatkiem do dodatku Afterbirth Plus. Ale moi drodzy, Isaac już nie jest taką grą świeżą. Tak jak lubię do niej sobie od czasu do czasu przysiąść, tak no niestety nie widzę w niej już większego potencjału. Po prostu gra wypaliła się. Wypaliła się po wielu, wielu naprawdę latach i zaczynam to odczuwać również tak naprawdę w trakcie nagrywania tych odcinków, ponieważ cały czas robimy tak naprawdę to samo. Wszystko, co mieliśmy zobaczyć w tej grze, zobaczyliśmy. A co to oznacza? To oznacza, moi drodzy, powtarzalność. I będziemy powtarzać te czynności, wszystkie, które są w Isaacu, no nie chcę mówić tutaj do kiedy, ale powiedzmy do naszej śmierci, jeżeli w dalszym ciągu będę grał w taki sposób, jak gram. I moi drodzy, pozostało nam tylko zdobyć wszystkie brakujące achievementy, zaliczyć wszystkie dodatkowe rzeczy w grze, wszystkie kamienie milowe pozdobywać i tak naprawdę Isaac by się skończył. Dalej oczywiście moglibyśmy grać ze wszystkim odblokowanym, bawić się tą grą, dodawać jakieś mody, etc., etc. Jednakże, jeżeli w tym momencie, nie mając tych wszystkich kamieni milowych, ta gra już mnie najzwyczajniej w świecie nie bawi, no to nie widzę jej przyszłości. Nie widzę jej po prostu przyszłości. Ta gra stała się nużąca. A
za mną, zresztą sami możecie zauważyć, czy to tu, czy gdziekolwiek tutaj za mną, jest masa innych gier, które moglibyśmy zamiast Isaaca rozegrać. Dlatego, moi drodzy, zacznijmy właśnie od Isaaca, bo Isaac tutaj jest najbardziej piekącą sprawą. Moi drodzy, na dole, pod tym filmikiem, a także gdzieś na filmiku najprawdopodobniej, znajdziecie, no na filmiku dostaniecie informację, że w linkach na dole, więc po co ja to zaczynam. W linkach na dole znajdziecie... W opisie pod tym filmikiem znajdziecie link, który zaprowadzi was, moi drodzy, do... SurveyMonkey, bodajże tak się nazywa ten serwis, zaprowadzi was do ankiety. Ankiety, w której jest bardzo ważne pytanie. Co robimy z Isaaciem, moi drodzy? Nie ma możliwości, aby tego Isaaca pozostawić. Jasne, możemy grać w tego Isaaca na streamach, o czym wkrótce też wam tutaj powiem. Możemy w tego Isaaca grać na streamach, możemy czasem do niego wracać, kiedy pojawi się jakiś major update, kiedy pojawi się, nie wiem, jakiś nowy dodatek, bo nigdy nie wiadomo, znikali z Ibredmundem, dokładnie z Tyronem i Ibredmundem, ale to też osobna historia. Nie ma szansy, aby ten Isaac tutaj przetrwał. Wiem, że są osoby, które będą chciały za wszelką cenę, aby Isaac pozostał, jednakże uwierzcie mi, jest znacznie więcej gier roguelike'owych, które warte są ogrania i które warte są naszego zainteresowania. Dlatego, moi drodzy, moja propozycja jest taka. W zamian za Isaaca, czyli zarówno we wtorki, jak i w czwartki, wymieniamy tego Isaaca na zupełnie nową, świeżą serię. W tym wypadku mam do was pytanie, czy będzie to inna gra roguelike'owa? Jeżeli tak, to jaka? A jeżeli nie, no to wówczas, jeżeli nie chcecie gier roguelike'owych, to moją drugą propozycją w zamian za gry roguelike'owe we wtorki i czwartki przerzucamy się na gry retro, bez oczywiście wybierania, jaką teraz konkretnie grę retro zagramy, tylko będziemy sobie rozgrywali te gry retro w takim dość, można by było powiedzieć, charakterystycznym schemacie. Raz będą to platformówki, raz będą to gry logiczne, raz będą to point and clicky. W sumie point and clicky i gry logiczne łączą się, więc wiecie, o co chodzi. Ale, moi drodzy, sędzi mnie nos, więc, że tak powiem, oznacza to, że alergia wraca. Przepraszam was za to, ale słuchajcie, najważniejsza tutaj sprawa, prosiłbym was o to, aby jak najwięcej osób zagłosowało, ponieważ jest to dla mnie ważne. Chciałbym ruszyć ten kanał, chciałbym zacząć go w pewien sposób unowocześniać i nie zrobię tego bez odpowiedzi z waszej strony, moi drodzy. Odpowiedzi, które są dość ważne, bo to jest to dość ważne pytanie. Rezygnujemy z serii, która jest z nami od paru ładnych lat i tak naprawdę wokół niej przez bardzo długi czas mój kanał się kręcił. Jednakże trzeba pewne rzeczy zostawić za sobą. Taka jest, że tak powiem, kolej rzeczy i tak niestety kręci się ten świat, że pewne rzeczy musimy zostawić ze sobą, aby nie trzymały nas i nie pozwalały się w dalszym ciągu rozwijać. I musimy iść dalej, iść przed siebie i nie oglądać się za siebie. Jasne, Isaac jest świetną grą, jest fajną grą, przy której bawiliśmy się przednio. Jednakże w obecnym stanie, w jakim go zostawili twórcy, to nie jest gra, którą chciałbym kontynuować. O tak to powiedzmy w najlżejszych słowach. Dlatego proszę was wielce, abyście zagłosowali. Zagłosowali na to, jakie gry, czy też co zajmie ten czas antenowy Isaaca w przyszłości. Czy będą to inne gry typu roguelike? Oczywiście jest ich masa, dlatego na pewno podeślę wam kilka moich typów, jakie gry moglibyśmy tam rzucić. Czy wolicie na przykład gry retro? Oczywiście jest też szansa na zupełnie inne serie, na serie z gier, które kiedyś grałem, o których wielokrotnie wspominam, że grałem w nie, jednakże na przykład ich nie ukończyłem. Wiele jest takich tytułów i nie ukończyłem ich z różnych powodów. Czy to coś się wywaliło z save'em, czy to po prostu wcięło mi save'a, czy to po prostu odechciało mi się w pewnym momencie grać w tą grę i tak dalej, i tak dalej. Jest tego masa, więc jest naprawdę duży potencjał, który możemy w tym momencie wykorzystać i ja chciałbym go wykorzystać, moi drodzy. Dlatego też moja wielka, powtarzam to kolejny raz, ale to jest moja gorąca prośba do was. Zagłosujcie. Głosujcie w jak największej ilości, abyśmy mogli, aby w przyszłości
Wilk był syty i owca cała, chciałbym powiedzieć, ale tak nigdy nie będzie. Jednakże chciałbym, aby większość z Was zagłosowała i powiedziała dokładnie, co w tym czasie antenowym, który obecnie zajmuje The Binding of Isaac Afterbirth Plus, będziemy robić. Czy będą to inne gry roguelike i spojrzymy na te gry, no tak naprawdę pod kątem tego, w jaki sposób one się wpisują w ten kanon roguelike'ów, który został odnowiony jakoby przez Isaaca. Były gry roguelike'i, to tutaj nie będę się spierał. Były inne gry roguelike'i niż Isaac, jednakże Isaac stał się taką ikoną, można powiedzieć, roguelike'ów. Był czymś nowym, był powiewem świeżości, który miał masę odniesień do popkultury, który był bardzo grywalny. Potem oczywiście to się zaczęło zmieniać, ta grywalność tak zaczęła spadać, a potem znowu wzrosła, kiedy wyszła nowa część, ponieważ no, wiele dziwnych rzeczy się po drodze zdarzyło. Mnie jednak chodzi o to, aby ta ikona w dalszym ciągu pozostała. Nie chcę mówić, że w kolejnych odcinkach Isaaca zacząć nagrywać go i coraz bardziej się nudzić i po prostu stracić tak jakby szacunek do tej serii, tylko dlatego, że twórcy nie wiedzą, co z nią zrobić, nie wiedzą, co zrobić z tą grą. I chyba sami rozumiecie, co to oznacza. Spójrzcie na przykład Valve i Half-Life. To jest równie dobry przykład. Na takim samym poziomie bym to postawił. Half-Life 3, czy też epizod 3, tak bardzo teasowany, okazuje się, że nigdy najprawdopodobniej już nie powstanie. Dlatego no tutaj bardzo dużo gorzkich żali zostało wydanych w tym momencie na Valve. Ale Valve tak naprawdę nie wie, co chce zrobić z serią Half-Life. Taka jest prawda. Tak samo jak nikt nie wiedział, co zrobić z serią Duke Nukem i dostaliśmy gniota Duke Nukem Forever. Widzicie, no to, tak to się niestety ten biznes kręci. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób tutaj wciągnięci w te tryby tej maszyny i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jeszcze raz powtarzam moją gorącą prośbę, głosujcie, głosujcie i jeszcze raz głosujcie, aby móc pójść do przodu. I to by było odnośnie Isaaca. Moi drodzy, kolejna sprawa, która jest równie ważna. Super Mario Maker. Z Super Mario Makerem związane są dwie sprawy. Po pierwsze, moi drodzy, Super Mario Maker ma już prawie 2 lata. Coraz głośniej słychać plotki o tym, że Nintendo pracuje nad Super Mario Maker Deluxe, tudzież jak niektórzy to nazywają, patrząc na to, jak Nintendo nazwało ten port Super Mario Makera na 3DS-a, czyli Super Mario Maker for Nintendo 3DS, wszyscy się śmieją, że będzie to Super Mario Maker for Nintendo Switch. Że tak najprawdopodobniej ta gra się pojawi, nie że wersja Deluxe, tylko for Nintendo Switch, koniec, kropka. Nie będę tutaj się spierał, bo możliwe, że tak Nintendo postanowi nazwać tą grę, żeby tą jakąś nomenklaturę zachować. Może też być tak, że po prostu nazwie to Super Mario Deluxe, albo Definite Edition, albo nie wiem, Pipe Edition, Switch Edition, Time to Switch, nazwijcie sobie, wymyślcie nazwę jakąkolwiek i wstawcie ją jako subtytuł, ten drugi tytuł tak naprawdę Mario Makera. Jednakże dwie sprawy, które również tyczą się innych gier na Nintendo Wii U. Jak wiemy, Nintendo Wii U ma już swoje lata, zarówno Wii U, jak i 3DS, i Nintendo wie o tym. I pewne serwisy związane właśnie z tymi konsolami przestają być opłacalne dla Nintendo. Z drugiej strony, tych samych funkcjonalności nie ma w Nintendo Switchu, z tego względu, że Nintendo chciałoby, aby wszyscy byli zadowoleni, jednakże nie da się połączyć nowego systemu ze starym systemem ze względów technicznych, czysto technicznych, o których Nintendo nigdy wcześniej nie myślało, a teraz nagle obudzili się z ręką w nocniku i okazuje się, że ups, nie możemy połączyć konta z Nintendo Wii U i 3DS-a z kontem Switchowym, bo po prostu no, pomyliliśmy się, nie wiedzieliśmy, że coś takiego będziemy chcieli w przyszłości robić, po prostu tworzyliśmy to jako osobne byty i tego nie da się w żaden sposób połączyć. Teraz Nintendo chce w jakiś sposób to ratować, stara się to troszeczkę w jakiś sposób nie tyle uratować, co w jakiś sposób to wszystko ze sobą połączyć. Wychodzi to dość nieudolnie, czasami śmieszne sytuacje przez to się pojawiają, ale najważniejsze jest to, że próbują i próbują te właśnie no, problemy techniczne przezwyciężyć. Ile się uda, tyle się uda, reszta, no niestety, z czegoś musimy zrezygnować. I tak staje się niestety z dniem 8 listopada tegoż roku, moi drodzy, ponieważ tego dnia Miiverse, który jest tak jakby nieodłączną częścią 3DS-a i Wii U, zostaje wyłączony. Co to oznacza? Wszystkie posty, możliwość komentowania w niektórych grach, rysunki w grach, wiele innych funkcjonalności
przestaje działać, nie ma tego. Wara Wara Plaza na Wii U, czyli to miejsce, które jest ekranem startowym Wii U, przestaje działać. Znaczy w dalszym ciągu będziecie widzieć innych ludzi, ale nie będą oni mieli nic do powiedzenia. Nie będziemy widzieć żadnych rysunków, żadnych komentarzy, żadnych podpowiedzi, żadnych opisów poziomów, ani podpowiedzi, w jaki sposób dany poziom w Super Mario Makerze będziemy mogli przejść. Nie będzie tego. Wszystko zostaje usunięte i osoby, które będą chciały, otrzymają specjalne narzędzie, którym będą mogli pobrać całą swoją historię wszystkiego, co napisali oraz narysowali, co najważniejsze, bo czasami są to małe arcydzieła sztuki, które faktycznie ten Miiverse utrzymywały i sprawiały, że był jednym z ciekawszych mediów socjalnych, jeżeli chodzi o konsole poprzedniej generacji i obecnej generacji, bo do tej pory nic takiego nie powtórzono. I szkoda, bo dotykowe ekrany, które Nintendo zaproponowało w swoich konsolach, były czymś nie tyle nowatorskim, tylko czymś, co idealnie wpasowywało się właśnie w nurt tego Miiverse'a. I to było fajne. Niestety przestało to być opłacalne i Nintendo z tego rezygnuje. Dlatego, moi drodzy, wszelkie komentarze, które pisaliście kiedyś pod na przykład nie odcinkami, tylko pod poziomami, które ja stworzyłem, przepadną również. Jeżeli coś tam wrzucaliście, jakieś screenshoty, przepadają, nie ma ich, wszystko zostaje wymazane. Co to oznacza? Wii U po prostu traci powoli, zgodnie z tym, co Nintendo informowało już bardzo dawno temu, powoli tracił swoje wsparcie. Wkrótce, najprawdopodobniej pod koniec 2018, jeżeli nie dopiero w 2019, również część funkcjonalności online'owych Wii U zostanie usunięta. I tutaj nachodzi pewna refleksja, jeżeli chodzi o Super Mario Makera. Moi drodzy, Super Mario Maker ma już 2 lata, jak już wcześniej wspomniałem, albo i nie wspomniałem, tylko mi się wydawało, że wspomniałem. Mario Maker ma już prawie 2 lata, moi drodzy. Bawiliśmy się przy nim również genialnie. I postanowiłem, za co wiem, że wiele osób nie będzie z tego powodu zadowolona, jednakże jest to kolejna decyzja, którą podjąłem po to, aby rozwijać ten kanał, postanowiłem tą serię wygasić. Nie będę od razu ucinał, dzisiaj i jutro macie odcinek, a w przyszłym tygodniu już tego odcinka nie ma. Nie, 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 moi drodzy. Nie jestem aż tak złym człowiekiem, chociaż niektórzy tak twierdzą. Postanowiłem troszeczkę tutaj wyjść naprzeciw Wam. Będziemy powoli wygaszać tą serię. To znaczy, w dniu dzisiejszym, kiedy to powinniście widzieć ten update wideo, będzie sobota, jutro będzie niedziela. Te 2 dni po raz ostatni w weekend ukaże się Super Mario Maker. Kolejny Super Mario Maker ukaże się w najbliższą środę, więc będziecie mieli troszeczkę Super Mario Makera, można by było powiedzieć, niż zazwyczaj. Niestety, Super Mario Maker będzie się pojawiał tylko i wyłącznie już teraz raz w tygodniu. Do 200 odcinka, moi drodzy. W 200 odcinku chciałbym zorganizować dłuższy odcinek. Odcinek, w którym podsumujemy sobie całego Super Mario Makera, a także Waszą twórczość, moi drodzy. Dlatego moja gorąca prośba. Przez najbliższe 2-3 tygodnie będę czekał na wasze zgłoszenia, Wasze poziomy, które chcielibyście, aby pojawiły się w 200 odcinku, w ostatnim odcinku Super Mario Makera, który specjalnie przedłużę, który specjalnie zrobię z waszymi właśnie odcinkami, Boże, ciągle mi się to myli, pomimo tak długiego nagrywania Super Mario Makera, z waszymi poziomami, moi drodzy. Wasze poziomy ukażą się w ostatnim, podsumowującym całą moją działalność w Super Mario Makerze i całą tą serię odcinków. Mam nadzieję, że równie dobrze bawiliście się z Super Mario Makerem tak samo jak ja, ale Super Mario Maker musi ustąpić. Na pewno do niego kiedyś wrócimy. To nie jest to, że porzucamy tą serię całkowicie. Jeżeli wyjdzie jakaś definitywna wersja Super Mario Makera na Nintendo Switcha, no to, moi drodzy, na pewno do tego Super Mario Makera powrócimy właśnie w formie Nintendo, w tej wersji Nintendo Switchowej, gdzie prawdopodobnie pojawią się jakieś nowe rzeczy, nowe funkcjonalności. Mam nadzieję, że te funkcjonalności, które były w tym słabym porcie na 3DS-a, zostaną wciągnięte do tej wersji Switchowej i zostaną połączone z tym, co mieliśmy na Wii U, i wtedy będziemy mieli grę idealną, albo na przykład wyjdzie Super Mario Maker 2, bo taka szansa również istnieje. Więc, moi drodzy, naprawdę,
Naprawdę jestem wielce szczęśliwy, że mogliśmy razem tworzyć Super Mario Makera, że mogliśmy razem tworzyć tą serię, że miałem masę podpowiedzi z waszej strony, masę waszego wkładu, jednakże wszystko ma swój kres. Ale nie płaczcie, moi drodzy, bo nie o to tutaj chodzi. Zamieniamy tą serię na troszeczkę inną serię. Jak zapewne już widzicie w tle, o czym już nie wspominałem, w tym oto miejscu znajduje się kurlik Mario. Wiecie, co to oznacza? Oznacza to, że gra, której unboxing będziecie widzieć w najbliższą środę, zagości na kanale i zajmie miejsce Super Mario Makera. Tak, moi drodzy, Mario plus Rabbids Kingdom Battle, pierwsza gra na Switcha na tym kanale, będzie przeze mnie ogrywana na ślepo i będę ją wam prezentował każdą sobotę i niedzielę do momentu, kiedy jej nie przejdziemy. Co się stanie po jej przejściu? Najprawdopodobniej zajmiemy się kolejnymi grami na Switcha, w tym również bardzo requestowaną grą przez was, czyli The Legend of Zelda Breath of the Wild. Jednakże jest to daleka przyszłość, moi drodzy. Do tego czasu może się sporo rzeczy zmienić. Mogą się pojawić inne gry, które będziecie chcieli, abym ograł. I wtedy najzwyczajniej w świecie sami będziecie wybierać, czy wolicie, żebym na przykład ograł, nie wiem, Mario Odyssey, albo czy Breath of the Wilda. Ponieważ są to gry, jest to nowa konsola, które chciałbym wam zaprezentować, w jaki sposób na niej się gra, chciałbym wam zaprezentować, jak się z niej nagrywa, jakie gry znajdują się na Switcha i może niektóre z tych osób, które są jeszcze zainteresowane tym Switchem, ale nie są pewne, czy warto kupować tą konsolę, czy nie, przekonam do tego, aby ją kupili i będziemy mogli tworzyć kolejne nowe community właśnie na Nintendo Switchu, ponieważ jak do tej pory udało mi się przekonać parę osób, nawet paręnaście osób z tego, co słyszałem, do zakupu Nintendo Wii U, w tym również Super Mario Makera, który był z nami bardzo długo, tak jak już wcześniej wspomniałem, jednakże musi ustąpić nowemu. Dlatego, moi drodzy, będziemy wygaszać powolutku serię z Super Mario Makera i tak jak już wcześniej wspomniałem, dotrwamy do tego 200 odcinka i dopiero przy 200 odcinku, jutro powinniście zobaczyć swoje poziomie i dopiero przy 200 odcinku, moi drodzy, chciałbym was prosić, abyście do tego 200 odcinka podesłali. Przez najbliższe 2 albo 3 tygodnie macie czas, aby stworzyć poziom, zuploadować go, wysłać mi i zobaczyć, czy pojawi się w tym ostatnim odcinku. Będę się starał jak najwięcej waszych poziomów zawrzeć i mogę tutaj złamać tą regułę, 2 poziomy na jedną osobę i jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia w czasie jednego materiału. Oczywiście zajmie mi to więcej czasu składania, ale co tam. Jeżeli ma być to odcinek, który podsumuje całą serię Super Mario Makera, grę, którą gramy non-stop od 2 lat, z małymi przerwami oczywiście, ale non-stop gramy w nią od 2 lat, moi drodzy, niech to będzie wielki odcinek. Niech to będzie odcinek z pompą, po którym wszyscy będziemy mogli powiedzieć, że Super Mario Maker był grą wielką i chcemy, aby powrócił w tej lub innej formie, na przykład na Nintendo Switcha. No i cóż, co jeszcze mam wam do przekazania, moi drodzy, odnośnie tego wszystkiego? Już powiedziałem wam o Isaacu, już powiedziałem wam o Super Mario Makerze, a także zapowiedziałem już wam tutaj tą nową serię z Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Nie pozostaje mi nic innego, moi drodzy, jak podziękować wam za uwagę, ponieważ ten materiał ma już prawie pół godziny, a nie chcę przekraczać półgodzinnych materiałów update'owych z tego względu, że ogląda się to na kilka razy, na kilka podejść i wiem, że wtedy niektóre informacje mogą zostać zgubione. Dlatego, moi drodzy, w tym momencie chciałbym wam podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że wszystko, co wam, że to, co wam dzisiaj przekazałem, to wszystko, co wam na chwilę obecną chciałem przekazać. I cóż, to by było na tyle w tym update vlogu, tym vlogu update'owym, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym, przyjaciołom. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!